Możemy pogadać? Możemy, ale krótko i do rzeczy. Bo mleć jęzorem po próżnicy nie lubię. Wołają mnie. Urządzam tu we Wrońcach konne wyścigi. Pewno słyszałeś. Chcesz się sprawdzić? Do bawy. Chcesz, to zjeżdżaj. Piszę się na to. Nic pisać nie trzeba. Po prostu przyjdź po zmierzchu i przynieś złota na zakład. No, jesteś wreszcie. Zasady są proste. Wybierasz se, przeciw komu chcesz stawać. Zakładacie się. Potem jedziecie do Konarów i nazad. Kto pierwszy, ten lepszy. Szugi, ten pizda. Jasne? To z kim chcesz się ścigać? Z Maćkiem Jąkałą, Hansem Żelazną Życią czy Czarnym Bogdanem? Niech będzie Maciek Jąkała. Zobacz, czy gram z No to ustalmy stawki zakładu. I dalej jazda. Hej! Niby wiedźmin, co prosty żołdak go prześcignął. Złoto ci przepada, ale jakby co, da się załatwić rewanżyk. No, kto jeszcze się ściga? To jak będzie? Ścigasz się, czy się nie ścigasz? Piszę się na to. Nic pisać nie trzeba. Po prostu przyjdź po zmierzchu i przynieś złota na zakłady. Uszanowanie, To z kim chcesz się ścigać? Z Maćkiem Jąkałą, Hansem Żelazną Życią czy Czarnym Bogdanem? Niech będzie Maciek Jąkała. Zobacz! No to ustalmy stawki zakładu. Idę! Ładnie, ładnie. Widać, nie tylko na potworach się znasz, ale i na koniach. To twoje złoto. A najdzie chęć znowu się pościgać. Przyjdź i zagadaj. No, jeszcze się ściga. No już, już. Jedziemy! Hmm.
Witaj. Kłaniam się. Skąd droga wiedzie? Trudno powiedzieć. Przemierzyłem kawał świata. To jak ja. To chyba nie najlepsze miejsce dla wędrownego kremarza. Zysk jest tam, gdzie ryzyko. Cóż, że wojna i bieda. Życie trwa. A tam jest i handel. Warto tak się narażać dla pieniędzy? Przecież pieniądze nie są najważniejsze. Ja nie potrafię usiedzieć w jednym miejscu. To włóczę się po świecie. Oglądam nowe miasta, gadam z ludźmi. To lubię i dlatego ryzykuję. Rzucę okiem na twoje towary. Bywaj. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Chcesz wziąć udział w naszym turnieju? Uczciwe walki na pięści. Uprzedzam, że Jonas jest trochę zawzięty, lubi gryźć. To się na walkę? Używamy głównie pięści, ale na kopa w jaja nikt krzywo nie spojrzy. Jeśli pokonasz Jonasa, a także Kowala i Stacha Rybożera, to możesz zmierzyć się z sierżantem, mistrzem Velen. Chętnie się przekonam, jaki ten Jonas jest zawzięty. W takim razie będziemy świadkami walki pomiędzy Jonasem i wędrowcem. Przybłęda pokonał Jonasa. Kto wie, może szykuje się ten. Musisz pokonać Kowala z karczmy na rozstajach i rybaka z Zalipia. Zowią go Ryboże. Dzień dobry. Iść upiano, a stargować to możesz ostatek nadziei. Czego tu szukasz, Przybłędo? Thank you.
Ależ wieje. Jakieś choróbsko mnie bierze. Pora by spuścić dwora. Przeszła ci ochota?
O gniazdo guli trzeba je zniszczyć. Pokaż, co umiesz.